Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Mię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Chcemy pomodlić, możemy przeżyć tę najświętszą ofiarę. Już to niedługo będą uroczystości, na które wszyscy się przygotowujemy. Chciałbym w imieniu samorządu powiatowego, który reprezentuje, jak również samorządu gminy Kowel Góra, serdecznie się przywitać, serdecznie podziękować za to, że jesteś z nami. To już będzie niedługo 20 lat spotkań modlitewnych na Kowelnej Górze. Jesteśmy tutaj wspólnie z mieszkańcami oraz opiekunami Domu Pomocy Społecznej w Kowelnej Górze. Oni razem z nami, my wszyscy tutaj wspólnie chcieliśmy wyrazić tę radość dzisiejszego spotkania i prosić o poprawienie najświętszej ofiary. Uzamać. Panie Boże, uświęć te gałązki swoim błogosławieństwem i spraw, abyśmy idąc z radością za Chrystusem Królem, mogli przez Niego dojść do wiecznego Jeruzalem, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Czytanie z księgi.